Już połowa wakacji za nami, a dzieci i dorośli wciąż szukają sposobu na nudę. Receptę na dobrze spędzony czas znalazła raciborska czytelnia, która od początku lata prowadzi akcję Przygodowe Lato z Biblioteką. Z naszą kamerą sprawdziliśmy, jakie atrakcje na sierpień przygotowała czytelnia przy Kasprowicza. Książki potrafią przenieść w fantastyczny świat wyobraźni i udowodnić, że możemy być gdzie tylko zechcemy. Podczas przygodowego lata z Raciborską Biblioteką młodzi miłośnicy książek mogli poznać wiele części świata, tym razem była to Afryka. Ich przewodnikiem po czarnym kontynencie był bohater książki Afryka Kazika, a podczas fascynującej podróży na dzieci czekała wyjątkowa niespodzianka. Oprócz zajęć, które są oparte oczywiście na książce, oprócz zabaw na podwórku, będziemy mieli tutaj też odwiedziny pani Małgorzaty Lazar, która jest zooterapeutką i przywiezie ze sobą zapewne, jeszcze nie wiemy dokładnie jakie zwierzątka, ale mają być i koty, i chomiki, i szynszyle, także dzieci poznają świat zwierząt, że tak powiem. Zajęcia w bibliotece odbywają się do końca sierpnia w każdy wtorek i czwartek, a w programie na dzieci wciąż czeka wiele atrakcji. Będą jeszcze zajęcia oparte na przykład na Alicji w Krainie Czarów, na książce Pan Samochodzik. Wszystkie zajęcia oczywiście związane są z książkami. Oprócz przedstawienia książek mamy zajęcia plastyczne, mamy zajęcia ruchowe, wykorzystujemy orlik, który jest obok biblioteki oraz sprzęty, które mamy zakupione. Oczywiście w dalszym ciągu trwa lato dla osób niepełnosprawnych, które kończy się 10 sierpnia. Tam w programie mamy wycieczki do Arboretum. Mamy wycieczkę do Woźniakówki w Czechowicach-Dziedzicach na alpakoterapię. Czytelnia nie zapomina także o dorosłych, dla których przygotowany letni teatr na schodach. W tym roku tylko jedno przedstawienie będzie w ramach letniego teatru na schodach. Będzie to Kobieta idealna, przygotowana przez Teatr Rawa z Katowic, a w roli głównej wystąpi pani Ewa Kubiak. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda Kobieta idealna i usłyszeć, co trzeba zrobić, żeby nią być, to zapraszamy w sobotę na godzinę 19. W sierpniu do biblioteki powrócą także planszówki, jednak ze względu na reżim sanitarny trzeba będzie wcześniej się zapisać, a liczba miejsc jest ograniczona.